Witajcie moi drodzy, dzisiaj wideo o tym, co robić w sytuacji, kiedy klient mówi na starcie rozmowy: ja nie mam czasu na rozmowę. Zapraszam Was serdecznie. Witajcie. Dziś skupimy się na tym jednym z największych problemów handlowców, który zdarza się w chwili obecnej, czyli właśnie klient i start rozmowy, od razu jego reakcja: ja nie mam czasu na rozmowę. Co w tej sytuacji robić? Słuchajcie, najgorszym paradoksalnie, co możesz zrobić, to od razu powiedzieć klientowi: dobrze, to kiedy ja mogę zadzwonić? Słuchajcie, całą masę sprzedawców widzę, którzy właśnie w ten sposób reagują na tą reakcję klienta, czy no, ktoś powie obiekcję. Niech to będzie obiekcja, dla mnie to jest reakcja. Dlaczego reakcja? Dlatego, że prawdopodobnie nie kupiłeś uwagi swojego klienta. Co powoduje, że ten klient nie widzi wartości w rozmowie z tobą i dużo wygodniej jest mu w tej sytuacji powiedzieć: nie, nie, wie pan co, ja nie mam czasu. Pamiętajmy o tym, że w życiu mamy czas na to, czemu mamy nadany priorytet. Więc w tej sytuacji klient niestety, ale nie ma przez ciebie nadanego priorytetu. Gdzieś tu za chwilę mignie nagranie o tym, w jaki sposób dobrze wchodzić do rozmowy, ponieważ jedną z przyczyn może być właśnie to, że nie użyłeś odpowiedniego haku na uwagę klienta. Pamiętajcie, że najwspanialszym, co możemy dostać od klienta, to jest jego uważność. Ale o tym opowiem w osobnym wideo. I teraz co dalej? Klient mówi: ja nie mam czasu. Tak jak mówię, sieroty mówią: dobra, to kiedy ja mogę zadzwonić? I na tym się kończy jak gdyby cała rozmowa. Jeżeli słyszysz, że klient ma niesprzyjające warunki, bo tutaj też trzeba wziąć pod uwagę to uwarunkowanie. Dla przykładu, słyszysz, że klient jest gdzieś w jakimś miejscu, gdzie jest straszny hałas, pogłos, szmer. Oczywiście, że nie należy tutaj klienta w tej sytuacji naciskać na to, żeby ci poświęcił ten czas, bo on prawdopodobnie i tak go nie ma, ale to ty słyszysz, ty musisz mieć ten zmysł i to takie trochę wyrachowanie, powiedziałbym, handlowe, żeby wiedzieć, że w tej sytuacji nie masz co narzucać klientowi swojej rozmowy. Więc w tej sytuacji możesz powiedzieć: panie Marku, no właśnie słyszę, że pan jest gdzieś chyba w jakimś centrum handlowym, to może umówmy się w ten sposób. Ja zadzwonię do pana jutro o godzinie 11 i zobaczcie, to ja nadaję godzinę i termin i godzinę spotkania, tak? I to jest bardzo ważne, żeby na tym etapie zachować kontrolę procesu sprzedaży. Czyli nie oddawać tego klientowi w ręce klienta i mówić: dobrze, to kiedy ja mogę do pana zadzwonić, albo to kiedy będzie dobry moment na rozmowę i tak dalej, tylko przenieść to na płaszczyznę właśnie tego, że: panie Marku, okej, wobec tego ja zadzwonię jutro do pana o godzinie 11, okej? I zobaczcie, totalnie to wszystko obracam, czyli nie oddaję tego klientowi, bo paradoksalnie najgorszym, co możemy w tej sytuacji zrobić, to jest właśnie oddać to w ręce klienta przez pytanie: to kiedy ja mogę zadzwonić, bo sami doskonale wiecie, że klient powie: jutro, za tydzień, za miesiąc, ja nie mam czasu na pierdoły, albo co gorsza, proszę mi wysłać ofertę na maila. Mam nadzieję, że też tu gdzieś zaraz mignie nagranie, jak sobie w tej sytuacji radzić. I pamiętajcie, tu klient nie czuje wartości z naszej rozmowy, czyli on nie wie, dlaczego miałby poświęcić sobie czas. I teraz pamiętajcie o tym, że klient dużo chętniej z tobą porozmawia w sytuacji, w której będzie wiedział, że nie będziesz na niego naciskał i że będzie miał możliwość powiedzieć nie. Więc co można zrobić w tej sytuacji? No może zastosować jeden z dwóch zabiegów. Zabieg pierwszy, taki trochę bardziej mój: panie Marku, ale ja nie potrzebuję pana czasu, ja potrzebuję trzech informacji od pana i być może okaże się, że my w ogóle nie możemy sobie pomóc, więc w tej sytuacji po prostu grzecznie sobie podziękujemy, a ja już nie będę pana nękał, ok? I zobaczcie, i dalej przechodzę do swojego, czyli przenoszę klienta z płaszczyzny tego, czy on ma czas, czy nie ma czas, na to, że potrzebuje tylko trzech informacji i daję mu od razu jasno do zrozumienia, że będzie mógł mi powiedzieć nie, nie będzie chciał, a ja już go nie będę nękał. Drugie, co możemy zrobić, możemy w tej sytuacji zastosować drugi zabieg, czyli no ja doskonale pana rozumiem, że może pan nie mieć czasu, to może umówimy się w ten sposób. Ja w ciągu 60 sekund powiem panu dokładnie, z czym do pana dzwonię i to pan podejmie decyzję, czy kontynuujemy naszą rozmowę, bo jest to dla pana wartościowe, czy nie, i wtedy będziemy sobie życzyć bardzo dobrego dnia, czy udanego weekendu i sprawa będzie jasna, my już nie będziemy do pana dzwonić.
Zobaczcie, w jednej i w drugiej sytuacji daję klientowi możliwość, daję mu przyzwolenie i pozwalam mu na to, że on będzie mógł powiedzieć nie, ja go nie naciskam. Nie rzucam tych takich, wiecie, starych, wyświechtanych regułek typu panie Marku, ja potrzebuję 2 minuty, żeby panu wszystko przedstawić, bo to, z czym do pana dzwonię, może się okazać dla pana bardzo wartościowe. Nie, ja klientowi w jednej i w drugiej sytuacji daję jasną informację, że jeżeli nie będzie chciał, ja już go nie będę atakował. Ale jeżeli poświęci mi czas, to on sam o tym zadecyduje, co wydarzy się dalej. I dodatkowym hakiem jest to, że mówię mu, że nie będziemy go nękać, jeżeli powie, że nie. Dzięki czemu on nawet dla świętego spokoju może czasami powie, o kurde, super, nie będą do mnie dzwonić, no to pan powie, co pan tam ma. Ja jadę ze swoim. Tutaj przyda ci się oczywiście, jeżeli chcesz skorzystać z tych 60 sekund, jakiś taki dobry elevator pitch, o którym też mam osobne nagrania, pewnie je odświeżę za jakiś czas. No albo właśnie zadanie tych trzech pytań, które zaangażują klienta w rozmowę. To muszą być 3 dobre pytania. Bez znaczenia, czy będą to pytania otwarte, czy zamknięte, też o tym kiedyś mówiłem, jakie mamy rodzaje pytań, tylko po prostu 3 angażujące klienta w rozmowę pytania. I teraz jestem ciekaw waszego zdania. Co wy robicie w sytuacji, kiedy klient mówi, ja nie mam czasu na rozmowę? Podzielcie się proszę tym ze mną w komentarzu. Trzymajcie się gorąco, do następnego wideo. Cześć!